proszę, nie mówić, co człowiek z Wrocławia. Wie pan, pan przed chwilą powiedział, co człowiek z Wrocławia wie o Wałbrzychu, a to ten człowiek z Wrocławia, w cudzysłowie, unieważnił wybory, dzięki czemu pan jest radny. Ja tylko chciałam powiedzieć, że Wałbrzychu odadawało, jak widzę się, że nie. Ale jeszcze może powiedzieć, najbardziej bolące, bo jeżeli nawet jakieś szkoły trzeba likwidować, jeśli nawet jakieś szkoły trzeba likwidować, ja mówię jeśli, bo nie uważam, żeby sytuacja w Wałbrzychu była, z oświatą była tak ciężka, że tak, ale jeśli, to przecież oczywiste jest to, że nie te dla najmłodszych dzieci. I nawet jeśli jest jakaś szkoła dla tych najmłodszych dzieci, która no, już tak się nie bilansuje, to zawsze trzeba walczyć, żeby przynajmniej klasy 1-3 i przedszkole zostały. Ale nie dojrzewamy tak jak państwo dzisiaj. Tak. Bo będą tak dojeżdżać właśnie po godzinach, nie wiem jak. Ale to jeszcze proszę, bo ja chciałem jeszcze parę rzeczy. Znaczy istnieje jeszcze wiele możliwości szukania oszczędności, a ja mam wrażenie, że nikt tymi możliwościami się nie interesuje, a jedyny pomysł, jaki wygenerowały władze miejskie, to nie są oszczędności. To jest po prostu obniżenie standardu. Bo oszczędności to jest wtedy, jak ktoś kupuje sobie oszczędniejszy samochód, który mniej pali. A tutaj proponuje się sprzedanie samochodu i nie jeździmy. To dyskutujemy. Dobrze. Ja mówię o przedstawionych propozycjach, bo mam nadzieję, że radni powiedzą, że będzie inaczej. Znaczy, chcę państwa do tego przekonać, bo wydaje mi się, że znam zamysł. Bo państwu nie przedstawiono kryteriów, jakimi się kierowali. Są szkoły porzucane, różne. Ale prawdę powiedział, że ja nie słyszałem w Polsce, żeby ktoś likwidował szkoły, które miały po 200-300 dzieci. Tylko w Wałbrzychu. To znaczy, to jest unikalne miasto, gdzie się robi coś takiego. Ale staram się państwu przedstawić argumenty, bo wy z nimi na co dzień rozmawiacie. Ja postaram się przyjść na tą komisję. Nie wiem, czy udzieli mi ktoś głosu, ale taka jest sytuacja. No gdzie w Polsce likwiduje się szkoły, które mają po 190-200 dzieci? Likwiduje się szkoły 60 dzieci, 70, ale nie 190, nie 300. A przecież takie szkoły właśnie mają być w Wałbrzychu zlikwidowane. Ale dlaczego? Powiem państwu dlaczego. My wiemy, panie Maciej. Nie, myślę, że państwo nie wiecie. Bo pomysłem na oszczędności to nie jest to, że jakieś klasy będą bardziej wypełnione. Ja nie wierzę, że w tych szkołach, gdzie są puste klasy, te klasy są ogrzewane, sprzątane i generują koszty. Nie, one dopiero zaczną generować koszty, które się oszczędzi w tej szkole, jeżeli te dzieci przejdą tam. Pomysł jest taki, że mają powstać w tych najtrudniejszych dzielnicach trzy wielkie szkoły molowe. Dlaczego? Znaczy, chyba nikogo z państwa nie muszę przekonywać, co się będzie działo w tych szkołach. I co spotka wasze dzieci w tych szkołach? I jaka krzywda te dzieci spotka, za co wezmą odpowiedzialność wszyscy radni, którzy za tym zagłosują. I pan prezydent, tylko że pan prezydent zwala na radę. Otóż oszczędności miały być przede wszystkim na etatach nauczycielskich. Jeżeli by połączyć dwie szkoły, w których klasa średnia ma 25 osób, no to mamy dwie klasy w jednej szkole, które też potrzebują dwóch nauczycieli, bo przecież nikt nie zrobi jednej klasy 50-osobowej. Ale jeśli stworzy się molocha, w którym są 4 roczniki i jest 100 dzieci w każdym z nich, to już można zrobić klasę 34-osobową. I wszyscy się... I wtedy można zwolnić się do nauczyciela. Klasy po 30 parę osób i szkoły po 700-800 tysiąc dzieci w najtrudniejszych dzielnicach. Po to, żeby wybudować ścieżkę. Albo roić o biedeku pod filharmonię. Ja powiem, że jest zadaniem województwa. Filharmonia jest zadaniem województwa. Nawet Wrocław nie finansuje filharmonii, tylko samorząd województwa. Bo szczęśliwy jest marszałek, że znalazł się ktoś, ale kto jak to bierze, to teraz dalej. To myślenie się w ogóle nie uda. I to też chcę powiedzieć radnym. To myślenie się nie uda. Bo myślenie takie, że można dzieci potraktować jak towar w magazynie, albo jak jeńców w obozie, gdzie kawo powie, wy teraz idziecie do tego baraku, jest nieprawdziwe. Bo to rodzice decydują, czy płacą o swoje dzieci. A za tymi dziećmi idą pieniądze. I ja jestem przekonany, że rodzice nie puszczą w dużej części tych dzieci do tych szkół, gdzie sobie wymyślili pracownicy. Stąd jest w czasie normalnego dnia 20 minut do Świdnicy, ale jeszcze bliżej do bliskich szkół w Głuszycy i w Wielinie. Możemy się nie zgodzić, tak? Mały, tamte samorządy z radością przyjmą. W związku z czym subwencja pójdzie za tym dzieckiem i gmina na tym straci.
wyborów, ale spotkałem go przypadkiem, pierwszy raz od prawie roku. I on mi powiedział tak, on już nie pracuje w Wałbrzychu, ale wciąż tu mieszka. Jego żona też gdzieś ma tu w okolicy pracę, ale nie w samym Wałbrzychu. I powiedział, że broni szkoły akurat dwunastki tylko dla z jednego powodu. Że on i jego żona muszą rano wyjeżdżać i dzieci mają do szkoły 200 metrów, więc idą sobie sami. Moment, w którym zostaje zamknięta ta szkoła i będzie musiał siedmiolatka odprowadzać, bo przecież nie puści go samego, żeby sobie szedł przed podwórze, jest dla niego momentem, w którym musi podjąć decyzję. Zmienia pracę, bo przecież nie dojedzie, albo wyjeżdża z Wałbrzycha. I ta decyzja jest już podjęta. Wyjeżdża z Wałbrzycha z rodziną, trójką dzieci. 3 razy subwencja oświatowa razy 5 tysięcy, 15 tysięcy mniej w budżecie i dochody z PIT-u jego żony. To tylko jeden z przypadków. Jeden z przykładów, co się stanie, jeśli zostaną zlikwidowane szkoły. I nie trzeba sięgać, znaczy to z przewidywania, tak? Ale jestem przekonany, że takich osób będzie dużo, dużo więcej. Tak samo myślimy, tak samo. Ale co nam tutaj zostanie, nikt tego nie poruszy. O tym zaraz powiem, bo to jest właśnie coś na samym koniec. Otóż macie wielką rolę do spełnienia, żeby to szaleństwo nie jest.
kwalifikacja szkół podstawowych, ja naprawdę, no mówię zupełnie przesadę, to jest po prostu szaleństwo. Można szukać innych oszczędności. Każdy to rozumie. Jestem samorządowcem, idzie kryzys. Wiemy, że jest ciężko. Tylko są rzeczy, szczególnie jeszcze właśnie w Wałbrzychu, gdzie no te oszczędności powinny być czynione jako już zupełna, absolutna ostateczność. Może je sprywatyzować, jak pan to chciał zrobić. To szok. Nie ma pojęcia, co ja chciałem zrobić z Szczemica. Dajcie spokój już. Po co polityki? Panie dobrze, już panie. Ale pani prosiła o podsumowanie. Jeśli pan się mówi o prywatyzacji, nie sądzę, że pan miał pojęcie, co ja chciałem zrobić z Toszowica, ale jedną szkołę udało mi się uspołecznić. Jest publiczna, prowadzi ją Stowarzyszenie Rodziców. I istnieje, mimo że ma 60 dzieci. Pewnie wolałbym, żeby była zlikwidowana. Okej, to pana było. Rodzice tam są zadowoleni. Mają swoją szkołę przy absolutnie małej liczbie dzieci. Ale ja nie mówię, że tak. Pasta zgodnie, ale jest jeszcze jedna osoba, która chciałaby powiedzieć w czasie związku zawodowym. Bardzo dziękuję. Jak tutaj powiedział pan, że likwiduje szkoły czysto osobowe, bo takie szkoły, ta szkoła prawie nie ma 300 uczniów, ale to jest jeden element. Niedawno byłem na spotkaniu z panią minister Szulika w Warszawie, będąc już członkiem szkoły prowadzą. Natomiast szkoły, które po prostu mają po 300 uczniów, to jest niedopuszczalne, żeby likwidować. Nasz Związek Nauczycielstwa Polskiego szczyci się tym, że istnieje od 106 lat. Jest najstarszą organizacją związkową w Polsce. Powstała podczas zaborów. I podczas zaborów to walczono o mowę polską, o powstanie. I jako przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wałbrzychu również żeby musiał wydać taką opinię odnośnie sieci pojedynczych szkół. Powiem tak, że jako związkowiec, jako nauczyciel, który przez 41 lat, może nie widać, ale to uczę, bo już mam 62 lata, to powiem, że na pewno nie wyrażymy zgody na to, na likwidację szkół. No, zostały przeprowadzone dzisiaj tu w ankietach. Pan prezydent spotkał się z polską grupą obywateli, byli to rodzice, którzy po prostu mają dzieci. Ale do tej szkoły, w tym osiedlu, poszło dzieci do szkoły na rok, na dwa, na trzy. Oni się, żeby ta szkoła istniała. Że oni chcą powiedzieć, bo to było na myśli tych rodziców. Budynku, to jest zadanie własne gminy. To jest majątek gminy, ten budynek. Pani Bacie, która dotarła do nas tutaj troszkę późno, ale mamy, bo może ja tego pytania nie zadam, ale pojawiło się na głosowanie, czy jest pani w stanie na tę chwilę powiedzieć, jak pani będzie głosować? Dziękuję bardzo i witam bardzo serdecznie. Powiem tak, ja od samego początku mówiłam, od samego początku mówiłam, że dla mnie likwidacja jakiejkolwiek szkoły jest wielką tragedią. I jestem, mówiąc może brzydko, ale podpisuję się obiema ręcyma pod tym, że jestem przeciw likwidacji jakiejkolwiek szkoły. Proszę Państwa, wynika to przede wszystkim z, na pewno z tych wszystkich spotkań, które myśmy tutaj odbyli, na których staramy się być na każdym spotkaniu, ale jestem starym nauczycielem. Do tej pory prowadzę grupy dzieci, więc wiem, co to jest, gdy odcina się szkołę dla dzieci i rodziców dla całej społeczności. Powiem tak, jestem w Komisji Edukacji, dostałam cały projekt. Jadąc tutaj do Państwa, miałam pewne przemyślenia, którymi się chciałam podzielić z Państwem. Projekt jest cały pomazany, powiem długopisem, z którym się nie zgadzam, z pewnymi rzeczami, które tam są napisane. Nie nadaje się do celu. Ale no tak, jak tu weszłam, to powiem tylko tyle. Pan Patryk mówił o przewozie dzieci do szkół. Proszę Państwa, ja do Was jechałam od godziny 15. Chyba, nie wiem, czy to trzeba komentować, czy nie. Jechałam od godziny 15 z Białego Kamienia poprzez Piaskową Górę po kolegę. Dokładnie ze Starego Zdrowia jadąc, jak jest krzyżówka na Nowe Miasto, autor mówił o posłuszeństwa, stwierdził, że po prostu się zagotowało w tym korku, trzeba było zjechać do mechanika. Naprawił się, ale to chyba mówi o tej
pojeździe do szkoły tutaj, jakiekolwiek dzieci, autobusów. Kiedy będą wracać, to troszeczkę śniegu spadnie. Chyba dziękuję. Ta ścieżka rowerowa to jest tak się należy każdemu, każdej jednej dzielnicy do przykład toaleta. To pan powiedział, że ona jest w budżecie. I te toalety państwu w każdej dzielnicy się należą, jak ścieżka rowerowa. I ścieżki rowerowe, ale powtarzam, że ścieżki rowerowe powinny być w każdej dzielnicy, żeby wasze dzieci, my, wszyscy żebyśmy z tego korzystali. Ale pod warunkiem, że będziemy mieć pieniądze na utrzymanie szkół, bo to jest najważniejsze. Jeszcze jedno pytanie tutaj do państwa. To były grosze na klub sportowy Górnik Wałbrzych. Pan powiedział, że pan się wstydzi kibiców. Proszę pana, ja też się czasami wstydzę za tych kibiców, ale to jest poniżające. Pytanie się skończyło, bardzo prosimy. Proszę państwa, od razu postuluję, bo to jest coś pomylone zupełnie. Ja zadałem pytanie konkretne. Czy są... Chwileczkę. To, że pani była, nie znaczy, że pani zrozumiała to, co chciałem powiedzieć. Ja powiedziałem wyraźnie. W trosce o państwa pieniądze moje gminy. Czy w przypadku, kiedy kibice, na przykład klubu, który zostaje sponsorowany od miasta, w innych miastach powodują burdy, gdzieś tam się zdarza, bo przecież oglądamy telewizję. Czy wtedy miasto może wycofać się ze sponsorowania? Tylko tyle. Czy jest taki mechanizm? Czy nie jest coś takiego, że my dajemy i mówimy koniec, macie i róbcie co chcecie. Zapytałem tylko, czy jest taki mechanizm przekazywania tych pieniędzy, że miasto może wtedy się wycofać. Tylko wtedy. Jeżeli pan uważa, że kłamie, jest sesja, kiedy sesja nagrywana. Jest nagrywana, każde słowo. I to powiedziałem tylko to. Bardzo dziękuję za interesującą odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, mam nową łatwiej chcę je zadać. Pojęcia w ogóle o szkołach, które są widoczne. Stale opłaty wydali do wszystkich rad. Szanowni radni, co stoi na przeszkodzie, abyśmy przeprowadzili konsultacje społeczne, prawdziwe konsultacje, gdzie będziemy mogli przedstawić merytoryczne przesłanki, żeby do szkoły dostawić. Co stoi na przeszkodzie, żeby wydłużyć moment głosowania, na przykład za rok, żeby w tym czasie poznać, dlaczego te szkoły mają być likwidowane. Bo dotąd chyba żadna szkoła nie dostała w ogóle żadnych powodów. Nie wiem, czy to było rozumowanie, rosyjska ruletka.